Środa, ostatni dzień września, Jarosław Lewandowski. Dzień dobry, pora na główne wydanie zbliżeń. Szpital we Włocławku zawiesza przyjęcia na 3 oddziałach. Obecnie mamy ognisko na oddziale położniczo-ginekologicznym z neonatologią. Środki ostrożności w ośrodkach zajmujących się osobami bezdomnymi. Stworzyliśmy też we własnym zakresie miejsca na kwarantannę. Zmiany w rządzie. Ta zmiana ma charakter w mniejszym stopniu personalny, a w większym strukturalny. Jan Krzysztof Ardanowski przestaje kierować resortem rolnictwa. Dalej pozostanę posłem, pewnie wyrzuconym z partii, więc moje możliwości będą dużo mniejsze. Bydgoska PESA podsumowuje kontrakt z Deutsche Bahn. PESA to pierwszy polski producent, którego pojazdy zostały dopuszczone do ruchu z pasażerami w Niemczech. Kolejne 2 oddziały w szpitalu we Włocławku wstrzymują przyjęcie pacjentów. To ginekologia i położnictwo oraz neonatologia. Powodem jest koronawirus. Pacjentki będą musiały szukać pomocy w innych lecznicach w regionie, m.in. w Toruniu. W kujawsko-pomorskim zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 78 osób. Są przygotowywane dodatkowe łóżka w szpitalach. Krystyna Rymaszewska. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku znowu ma poważne problemy z koronawirusem. Zawieszono w nim działalność kolejnych 2 oddziałów. Tym razem to ginekologia i położnictwo oraz neonatologia. Zakażenie potwierdzono u pacjentek przebywających na oddziale, a także wśród personelu. Pozytywne wyniki ma 6 osób. Pozostałe będą musiały zostać zbadane. Szpital ma możliwość pobierania wymazów na miejscu, dysponuje odpowiednią kadrą wyszkoloną ku temu i z poprzednich ognisk wiemy, że tam były dobre działania podejmowane, duże grupy były wymazywane. Dla nowych pacjentek oznacza to podróż do innych szpitali. Mogą wybrać m.in. Toruń, Lipno, Rypin lub Radziejów. To nie jedyne ogniska wirusa w tej placówce. Pojedyncze zachorowania dotyczą także oddziału dziecięcego i okulistyki, informuje sanepid. Wciąż zamknięty dla pacjentów jest 2 oddział wewnętrzny w tym szpitalu. Wcześniej podobne problemy były na chirurgii i w pracowni endoskopii. Sytuacja niepokoi konsultanta wojewódzkiego do spraw chorób zakaźnych. Musi budzić to niepokój, czy aby wszystkie normy bezpieczeństwa zostały zachowane, czy jest wprowadzone odpowiednie zabezpieczenie, czy personel jest systematycznie badany w kierunku bezobjawowego przebiegu COVID-19 i czy odpowiednio przeprowadzane jest triażowanie pacjentów. Tu na pewno trzeba się temu przyjrzeć. Sytuacji przygląda się już Narodowy Fundusz Zdrowia. W regionie zachorowało w środę 78 osób. Zmarły 2 osoby w Bydgoszczy, 1 osoba w Grudziądzu. To 63-letnia mieszkanka województwa pomorskiego. Z kolei w Warszawie zmarł 69-letni mężczyzna z województwa kujawsko-pomorskiego. Wolnych miejsc na oddziałach zakaźnych szuka się teraz dla chorych w całej Polsce. W miniony weekend były też problemy ze znalezieniem wolnego łóżka z respiratorem dla 70-letniego mężczyzny z ciężkimi objawami wywołanymi przez SARS-CoV-2. Pacjent zmarł w szpitalu w Toruniu. Sytuacja jest trudna. Niebawem mają zostać uruchomione w regionie dodatkowe łóżka dla chorych. Brakuje też personelu, między innymi w Grudziądzu. Dlatego przy szpitalu izolatorium zostanie przeniesione do Ciechocinka. Ta kadra zasili kadrę w szpitalu wielospecjalistycznym, ale dla naszych mieszkańców, naszego województwa nie ma znaczenia, gdzie to izolatorium się będzie znajdować. Ważne, że będzie funkcjonować i będzie przyjmować pacjentów i będzie tam opieka dla tych chorych. Obecnie w grudziąckim izolatorium przebywa 29 pacjentów. Do przeniesienia izolatorium dojdzie jeszcze w tym tygodniu. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Zapewnienie bezpieczeństwa przed koronawirusem to szczególne wyzwanie w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych. Dyrektorzy placówek zapewniają podopiecznym maseczki i płyny do dezynfekcji. W niektórych miejscach stosuje się wewnętrzną 10-dniową kwarantannę dla nowych mieszkańców ośrodka. Przygotowują posiłki, rąbią drewno, a także zajmują się zwierzętami gospodarskimi. W schronisku dla bezdomnych w Kołaczkowie przebywa 40 osób. Każdy tutaj ma inną historię. Tomasz trafił do schroniska 6 lat temu. Przyszedł moment, że zacząłem nadużywać alkoholu. No i rodzina po prostu mnie nie chciała. Nie miałem gdzie się podziać. Zgłosiłem się do opieki społecznej. Opieka mnie tutaj skierowała. Przyszedłem do ośrodka, uzyskałem pomoc, schronienie.
Jesienią i zimą pomocy potrzebuje znacznie więcej osób. W tym roku dyrektorzy ośrodków muszą zapewnić swoim podopiecznym nie tylko posiłek i schronienie, ale też bezpieczeństwo przed koronawirusem. Stąd obowiązek stosowania maseczek i płynów do dezynfekcji. W takich miejscach szczególnie trudno jednak o dyscyplinę. Są osoby, które mają tego świadomość, starają się być odpowiedzialne i zachowywać faktycznie te 1,5 metra odległości, nosić maseczkę, dezynfekować często ręce, unikać gdzieś tam opuszczania ośrodka, ale są też takie osoby, które kompletnie w to nie wierzą. W Kołaczkowie zdecydowano, że nowo przyjęte do ośrodka osoby odbędą 10-dniową wewnętrzną kwarantannę. Wydzielono oddzielne pomieszczenia. Nie możemy takiej osoby bezpośrednio wprowadzić na teren schroniska, ponieważ w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa naszych podopiecznych. No i nie tylko, pracowników i wolontariuszy również. Na przyjęcie podopiecznych w nowych warunkach gotowe jest także schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Bydgoszczy. Wolna jest ponad połowa miejsc. Od stycznia na terenie ośrodka działa także noclegownia, gdzie trafiają osoby koczujące na ulicach czy w pustostanach. Budynek, w którym ta noclegownia istnieje, jest oddzielony potem od pozostałych budynków na terenie naszej placówki i stanowi to jak gdyby taki pierwszy bufor, pierwsze zabezpieczenie przed tymi osobami przychodzącymi z zewnątrz. Do sezonu jesienno-zimowego przygotowują się też strażnicy miejscy. W październiku funkcjonariusze przygotują tzw. bydgoską mapę bezdomności, czyli zestawienie miejsc, w których najczęściej przebywają bezdomni. Jeżeli temperatury w sezonie zimowym będą spadały poniżej zera, to będziemy te miejsca odwiedzali i oferowali pomoc osobom bezdomnym polegającą na możliwości przewiezienia do schroniska. Problemem często jest jednak alkohol. W schronisku mogą przebywać tylko osoby trzeźwe, co dla wielu bezdomnych jest wyzwaniem nie do pokonania. Błażej Karczmarczyk, TVP3 Bydgoszcz. Zmieniamy temat. Zmiany w rządzie. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dzisiaj skład gabinetu po rekonstrukcji. Powstanie 14 ministerstw. Wicepremierami zostaną m.in. Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin. Z funkcji ministra odchodzi Jan Krzysztof Ardanowski. Nowym resortem rolnictwa i leśnictwa pokieruje Grzegorz Puda. Dzisiaj mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu nowy skład rządu i zaznaczyć od razu, że ta zmiana ma charakter w mniejszym stopniu personalny, a w większym strukturalny. Nowa struktura rządu ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji, a zasadniczo uspójnienie pewnych działań w ramach różnych resortów, które będą powiększone w wielu obszarach, w wielu miejscach, ma właśnie służyć temu, żebyśmy znaleźli najlepszą, szybką odpowiedź na czasy, które charakteryzują się ogromnym wyzwaniem. Chciałbym też z tego miejsca podziękować wszystkim ministrom, którzy odchodzą z rządu. Każdemu z osobna i wszystkim razem. Niektórzy z nich znajdą ponownie swoją rolę w ramach zrekonstruowanego rządu. Inni w nim się nie znajdą. Rząd się co jakiś czas zmienia. Ja jestem i tak wyjątkowo długo urzędującym ministrem rolnictwa, bo w tym jednorazowym przedziale czasu to jestem jednym z najdłużej urzędujących. Było tam kilku, którzy dwukrotnie byli ministrami, więc ja te 800-parędziesiąt dni starałem się najlepiej, jak potrafię, pracować na rzecz rolnictwa, więc ja dalej pozostanę posłem, pewnie wyrzuconym z partii, więc moje możliwości będą dużo mniejsze wpływania, natomiast nie chcę zawieść tych, którzy mi zaufali i z moim zdaniem się liczą. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Lekki moździerz piechoty w rękach przyszłych instruktorów Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkoła tańca pod wodą. Z bydgoskich zakładów na niemieckie tory spółka PESA dostarczyła zamawiającemu ostatni z 72 pociągów typu Link. Pojazdy są w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, niskopodłogowe, z miejscami dla rowerów i mogą osiągać prędkość do 140 km na godzinę. PESA to jedyny polski producent, którego pojazdy zostały dopuszczone do ruchu na rynku niemieckim.
Ostatni z 72 pociągów skonstruowanych przez bydgoską PESE dla niemieckiego przedsiębiorstwa kolejowego Deutsche Bahn opuścił teren zakładów. Jak mówią przedstawiciele spółki, to jeden z najtrudniejszych kontraktów zrealizowanych przez PESE. Nie mieliśmy do czynienia wcześniej z tak wymagającym partnerem. Były oczywiście lepsze, gorsze momenty. Ale najważniejsze jest to, że się nie poddaliśmy. Doprowadziliśmy do końca ten projekt, dostarczyliśmy w umówionym terminie, czyli do końca września. I to pomimo pandemii, która szaleje na całym świecie. Umowa ramowa pomiędzy PESĄ a Deutsche Bahn została podpisana w 2012 roku. Dostawa części składów opóźniła się w związku z problemami z uzyskaniem niemieckiej homologacji. Obecnie z pojazdów korzystają już pasażerowie. Do tej pory linki przejechały ponad 2 miliony kilometrów. Ostatnie pojazdy zaprezentowano w bazie w Kempten, gdzie podsumowano współpracę z polskim producentem. Wprowadzenie PESA Link do eksploatacji w Deutsche Bahn Regio wiązało się z wyzwaniami, które pokonaliśmy wspólnie z producentem. To się opłaciło. Uruchomienie pociągów w sieci Algo i przebiegło właściwie bezproblemowo. Wart 1 200 000 000 zł kontrakt z Deutsche Bahn to jedno z międzynarodowych zamówień spółki. PESA to pierwszy polski producent, którego pojazdy zostały dopuszczone do ruchu z pasażerami w Niemczech, ale w sumie firma uzyskała 23 zagraniczne homologacje. Dostarczyliśmy do Czech, Niemiec, Włoch, na Białoruś, na Litwę ponad 250 pociągów i ponad 160 tramwajów. Spółka zyskała także nowy kontrakt na dostawę 5 pociągów elektrycznych dla kolei dolnośląskich. Elfy mają wyjechać na tory za 2 lata. Wartość kontraktu to 145 milionów złotych. Bydgoszcz, Monika Komisarek. Będzie nowoczesny i bezpieczny, ale przede wszystkim usprawni pracę sądu. We Włocławku powstanie nowa siedziba Sądu Okręgowego. Na budowie podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny. Nowa siedziba Sądu Okręgowego we Włocławku pnie się w górę. Prace rozpoczęto w 2019 roku. W budynku znajdzie się 16 nowoczesnych sal rozpraw, 8 sal z wydzieloną komunikacją dla konwoju, a także jedna sala, gdzie sądzone będą osoby szczególnie niebezpieczne. Cały sąd jest w ten sposób zorganizowany, zaplanowany przez architektów, aby był jak najbardziej funkcjonalny. Są oddzielone strefy dla interesantów oraz dla sędziów i innych pracowników w ten sposób, żeby się ze sobą nie stykali. Budynek zwiększy bezpieczeństwo pracowników, ale także interesantów. Nowa siedziba ma też usprawnić pracę sądu, który teraz mieści się w 2 różnych lokalizacjach. Poza tym, że jakość pracy będzie lepsza w sensie warunków, to także jesteśmy przekonani, że przyspieszy to również procedowanie poszczególnych spraw. Przekazaliśmy ze 100% bonifikatą działkę pod ten obiekt, także to miejsce bardzo wiele zyska. Nowy gmach Sądu Okręgowego we Włocławku będzie posiadał łącznie ponad 6000 m2 powierzchni. Budowa ma się zakończyć w 2023 roku. Wygodne i ekologiczne. 6 nowych autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania zasili tabor toruńskiej komunikacji miejskiej. Nowe pojazdy mają pojawić się na ulicach za 18 miesięcy. Dzisiaj podpisano umowę na zakup taboru. Wygodnie, nowocześnie, a przede wszystkim ekologicznie. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu zasili 6 nowych autobusów elektrycznych. Autobusy na wskroś nowoczesne, bardzo drogie. 2 750 000 jedna sztuka. To oznacza, że na pewno będą to autobusy najwyższej jakości. A środowisko naturalne Torunia, a stare mury, starówki tylko na tym zyskają. Nowe pojazdy pojawią się na toruńskich ulicach za 18 miesięcy. Będą komfortowe nie tylko dla pasażerów, ale i dla kierowców. Będą miały tablice informacyjne w systemie informacji pasażerskiej. Będą wyposażone w instalacje Wi-Fi oraz gniazda USB. Będą to pojazdy niskopodłogowe, a więc przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto w autobusie będzie klimatyzacja oraz biletomat. Taki autobus będzie mógł przewieźć do 75 osób. Maksymalnie za 2 lata wszystkie autobusy starego typu zostaną zastąpione nowymi. Obecnie w taborze MZK jest 150 autobusów. Zdaniem producenta pojazdy elektryczne są przyszłością transportu publicznego. Widzimy, że zapotrzebowanie na autobusy bezemisyjne rośnie z roku na rok. Szacuje się, że do roku 2030 w krajach Unii Europejskiej pojazdy całkowicie lub częściowo elektryczne będą stanowiły ponad połowę taboru, a pojazdy spalinowe będą stanowiły mniej niż 10%. Poza autobusami na ulicach będzie można znaleźć 3 stacje szybkiego ładowania.
Jedna będzie znajdowała się na placu Świętej Katarzyny, na ulicy Uniwersyteckiej oraz na pętli autobusowej na drugim Rubinkowie. Trzy ładowarki długiego ładowania pojawią się w zajezdni autobusowej. Nowy autobus dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zyskał zespół szkół nr 3 we Włocławku. W placówce uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Stąd ważne, by w komfortowych warunkach mogli dojechać do szkoły. Ponad 70 osób korzysta z dowozów, z tym, że to nie jest tylko jeden pojazd. Mamy jeszcze oprócz tego busa 9-osobowego, który też również dowozi dzieci do szkoły i ze szkoły. Najnowocześniejszy, największy i umożliwia przewóz dzieci niepełnosprawnych plus dzieci, które znajdują się na wózkach. I tutaj rzeczywiście też ewenement, ponieważ do tej pory w tych pojazdach zakupionych można było przewozić jedno dziecko na wózku, tutaj ta ilość jest zwiększona. Miasto Włocławek kupiło autobus dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej szkolą się na toruńskim poligonie z obsługi i budowy lekkiego moździerza piechoty. Wojskowi przejdą intensywny trening pod okiem specjalistów z Centrum Szkolenia WOT. Po egzaminie sami będą przekazywać wiedzę o broni. Jeden pocisk ładuj! Jeden pocisk ładuj! To nowy nabytek w ekwipunku terytorialsów. Moździerz LMP 2017 jest lekki, mobilny i zapewnia skuteczne wsparcie walczących pododdziałów w każdych warunkach atmosferycznych. Broń cechuje się dalekim zasięgiem i dużym polem rażenia. Strzelamy pociskami odłamkowymi, pociski przeznaczone do niszczenia lekko opancerzonych celów oraz do niszczenia grup piechoty, jak również gniazd karabinu maszynowego. W trakcie szkolenia na toruńskim poligonie uczestnicy mogą poznać w teorii specyfikę działania broni, jej budowę, przeznaczenie, jak również samodzielnie przećwiczyć strzelanie. Wilk 2 to wilk. Wczoraj strzelaliśmy strzelanie nocne nabojem moździerzowym z pociskiem oświetlającym. W dniu dzisiejszym strzelamy nabojami moździerzowymi z pociskiem odłamkowym i podobnie będzie w dniu jutrzejszym. Przez ten krótki bardzo okres 3 dni można było bardzo dobrze poznać walory broni, którą strzelam pierwszy raz, chociaż jestem artylerzystą, akurat z takiego moździerza nie strzelałem. Co mogę powiedzieć, jest to bardzo dobra i prosta broń w obsłudze, z którą można bardzo szybko zająć stanowisko ogniowe i celnie prowadzić ogień. Udział w szkoleniu bierze 20 osób z całego kraju. Są to żołnierze zawodowi oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni za szkolenie innych żołnierzy w swoich brygadach i batalionach lekkiej piechoty. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej jest po to właśnie, żeby szkolić takich instruktorów. Operator to jest żołnierz, który prowadzi ogień z danego moździerza, natomiast instruktor to jest żołnierz, który szkoli takich operatorów do tego, żeby prowadzili ten ogień. Czyli krótko mówiąc, ci żołnierze będą później szkolić żołnierzy, szczególnie żołnierzy obrony terytorialnej, którzy będą obsługiwać ten moździerz w brygadach. Szkolenie przyszłych instruktorów potrwa do piątku i zakończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Bydgoszcz przystępuje do walki o miano kreatywnego miasta UNESCO, miasta muzyki. Takie tytuły mają już w Polsce Kraków, Łódź, Katowice. Marka miasta kreatywnego to wyróżnik na arenie międzynarodowej, znak jakości, który przyciąga turystów, ale jest także impulsem do rozwoju. Sieć kreatywnych miast UNESCO została utworzona w 2004 roku. Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie literatury, filmu czy gastronomii to wyróżnia takie miejsca na mapie świata. Do sieci miast kreatywnych w dziedzinie muzyki chce dołączyć Bydgoszcz. W mojej opinii absolutnie zasługuje na taki tytuł. Natomiast pociąga to za sobą sporo różnych działań. Pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw aplikowania do sieci miast kreatywnych został Henryk Martenka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Pierwsze zadanie to zebranie całego muzycznego świata Bydgoszczy i przygotowanie strategii. Musimy wymyślić nowe formy obecności kultury i w tkance substancji miasta, wśród ludzi. Musimy wzbudzić, czy też spróbować wzbudzić zainteresowanie kulturą w tych sferach, które były jakby obojętne temu. Nowe pomysły, kultura w miejscach dotychczas niespotykanych i innowacje. Tak ma wyglądać wniosek, który Bydgoszcz chce złożyć w UNESCO. Miasta zrzeszone w sieci nie tylko ze sobą współpracują, ale także nawzajem inspirują. Będzie to duże wyzwanie, ale myślę, że właśnie w dziedzinie muzyki
Mamy silne fundamenty i świetne perspektywy, aby o ten zaszczytny tytuł się ubiegać. Kompletną aplikację miasto musi złożyć do końca czerwca. Listę miast kreatywnych UNESCO ogłosi w listopadzie 2021 roku. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Drogi Wolności, Ścieżki Pamięci to motyw przewodni Festiwalu Sztuki Faktu, który po raz ósmy odbywa się w Toruniu. Tegoroczne spotkania mają formułę hybrydową i są dostępne online. Specjalne warsztaty w 5 LO w Toruniu poprowadzili reporterzy telewizji Bielsat. Całe rodziny pod więziennymi murami czekające na swoich najbliższych aresztowanych podczas protestów na Białorusi. To fragment dokumentu Mury, który ukazuje dramatyczne wydarzenia po wyborach prezydenckich w tym kraju. Materiał był punktem wyjścia do dyskusji na temat sztuki reporterskiej. To jest chyba najważniejsze w momencie, w którym on po prostu powie nam, jak to wygląda z jego perspektywy, że on mógł tam być i widział to wszystko, bo jest zupełnie inna sytuacja, kiedy możemy to widzieć siedząc przed telewizorami, a inaczej jest, kiedy ktoś jest tam i widzi, jak to wygląda naprawdę i bierze w tym udział. Pokazuje właśnie to napięcie, jakie panuje między ludźmi, te tragiczne momenty, ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie są ich bliscy, którzy oglądają filmiki, na których widać, jak milicja brutalnie bije protestujących. Nie jest to taka żelazna kurtyna jak w czasach zimnej wojny. Ale... Specjalne warsztaty, spotkania i prelekcje to też okazja do tego, żeby od podszewki poznać pracę dziennikarzy. Dziennikarze Bielsatu pracują w niezwykle trudnych warunkach. Są poddawani ciągłym represjom, płacą grzywny, jest im konfiskowany sprzęt, padają również ofiarami przemocy fizycznej. I ten termin jako pierwszy raz zaistniał tutaj w Hucie Katowice. Festiwal w tym roku ma formułę hybrydową. Głównym motywem jest wolność. Część dokumentów nawiązuje też do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Większość atrakcji jest w internecie, więc możemy i obejrzeć filmy online, możemy obejrzeć spotkania z dziennikarzami z całej Polski, ale także z Niemiec. Więc tutaj ta formuła pozwala na takie trochę bezpieczniejsze oglądanie w tych takich trudniejszych czasach pandemii. Materiały filmowe będą dostępne na stronie festiwalu do 7 października. Toruń, Olga Taraszka. Na co dzień trenują disco dance, prowadzą zajęcia akrobatyczne połączone z tańcem. Odnoszą sukcesy międzynarodowe, mogą pochwalić się tytułem Mistrzów Świata. Szkoła Dance Crew z Bydgoszczy straciła jednak cały dobytek. Zalaniu uległy sale prób. Jak się rozpada tak w 3 sekundy, jak jest wszystko mokre, jak pada deszcz z sufitu u nas. Tysiące litrów wody pochłonęły to, co tworzyli latami. To był nieszczęśliwy wypadek, awaria rury. Woda lała się przez cały weekend, gdy grupy taneczne były na warsztatach poza regionem. Od poniedziałku szkoła tańca na bydgoskich Kapuściskach liczy straty. Zalane mamy wszystkie sale, szatnie, wszystkie nasze wspomnienia, zdjęcia, dyplomy. Nie mamy gdzie trenować, nie mamy się gdzie podziać. Próbujemy robić treningi na jakichś salach, które zostały nam wypożyczone przez naszych przyjaciół. Kiedyś jako uczennica, a teraz jako instruktorka w szkole tańca. Dominika trenuje coraz młodsze pokolenia przyszłych tancerzy. Teraz zastanawia się, co dalej. Tutaj stawiam pierwsze kroki też już jako instruktor tańca. Mam do czynienia teraz z dziećmi od 7-6 roku życia. Wszystko widziałam, jak płynie. Widziałam, jak nie mamy nic, jak moje dzieci nie mają gdzie wejść, nie mają gdzie trenować, jak sama nie mam gdzie trenować. W pomoc włączają się także rodzice młodych tancerzy. To jest jakby drugi dom naszych dzieci. No, widząc, jak moje dziecko jako trener, jako tancerz płacze od 3 dni, no to mi jako matce serce się po prostu kraje. Tragedia to jest małe słowo po prostu. Szkoła może liczyć na wsparcie ze strony instruktorów tańca z całego kraju. Przyjadą do Bydgoszczy po to, żeby przeprowadzić zajęcia z ludźmi, którzy z całej Polski chcą do nas przyjechać i cały koszt z tego będzie przekazany na remont naszej szkoły. Cała Taneczna Brać, Polska Federacja Tańca, wszyscy nam pomagają, wszyscy się nami zainteresowali. Na portalu zrzutka.pl trwa też zbiórka pieniędzy na remont pomieszczeń. Czas na zapowiedź informacji sportowych. Mirosław Wysocki. Dzień dobry. Trwa mecz o Superpuchar pomiędzy mistrzyniami Polski w koszykówce, VBW Arką Gdynia, a basketem 25 Bydgoszcz. Po pierwszej połowie prowadzą gdynianki 55-28. Tymczasem wioślarze, trenerzy i działacze Lotto Bydgoski cieszą się z 28 z rzędu drużynowego Mistrzostwa Polski. O tegorocznych sukcesach mówi prezes klubu Zygfryd Żurawski. Liczba medali, jaka padła łupem, że tak powiem, Lotto Bydgoski, niesamowita, bo
na Mistrzostwach Polski Juniorów 14, na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 15, na Mistrzostwach Polski Seniorów 15, na Mistrzostwach Polski w sprincie w bardzo trudnych warunkach, w chłodzie i deszczu 9. Myślę, że trzeba serdecznie Wam pogratulować, podziękować i jestem przekonany, że ten rok 2020 jest bardzo dobrym zaczynem do tego, żeby 2021 i następne były w Waszym wykonaniu jeszcze lepsze. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. W naszym serwisie jeszcze prognoza pogody. Witam serdecznie. Wrzesień żegna się z nami piękną pogodą. Dzisiaj słońca nie brakowało i było przyjemnie ciepło, ale synoptycy na dzisiejszą noc zapowiadają już zmianę pogody. Przybędzie chmur, a w południowej części regionu zacznie padać deszcz. Jutro utrzyma się podobna pogoda. Na północy przejaśnienia, rozpogodzenia, a im dalej na południe Kujaw i Pomorza, tym więcej chmur. Tam też przydadzą się parasole. To będzie jednak krótkotrwała zmiana w pogodzie. Pod koniec tygodnia ponownie będzie słonecznie i bardzo ciepło. Zatem przed nami polska złota jesień. Nie tylko w pogodzie, ale też i w przyrodzie. Na spacerach możemy zauważyć coraz więcej jesiennych akcentów. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Już za chwilę. Do zobaczenia. Teraz te wszystkie informacje, wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Do zobaczenia.